Szanowni Państwo, spotykamy się w pięknych okolicznościach. Otwieramy dzisiaj 15-kilometrowy odcinek drogi. Drogi, która była już w stanie fatalnym, opłakanym. Państwo miejscowi, którzy codziennie z tej drogi korzystaliście, to sami wiecie najlepiej, jak ona wyglądała. Mariusz Filipik, starosta bielski. Panie Mariuszu, spotykamy się tym razem w gminie Łomazy i przed nami kolejne przecięcie wstęgi na ogromnej inwestycji, którą udało się zrealizować. Tak, szanowni Państwo, dzisiaj przekazujemy mieszkańcom naszego powiatu ogromną inwestycję. Jest to droga o długości 15 km, którą udało się wybudować wspólnie z samorządem gminy Łomazy, jak również z samorządem gminy Rososz. Otrzymaliśmy również dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% i dzięki temu montażowi, o którym wspomniałem przed chwilą, dzisiaj przekazujemy ten 15-kilometrowy odcinek drogi wraz z częścią chodników. Ta inwestycja niewątpliwie poprawi bezpieczeństwo użytkowników tej drogi, bo stan drogi przed przebudową był fatalny, więc każdy jeden kilometr, który możemy przekazać naszym mieszkańcom, który poprawia bezpieczeństwo użytkowników, jest dla nas wielką satysfakcją i wielką radością. Wartość całego zadania to jest kwota ponad 8,5 miliona złotych, z czego, tak jak wspomniałem, 50% było to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, 25% do tej inwestycji dołożył powiat, 17% gmina Łomazy i pozostałą część gmina Rososz. Także dzisiaj ogromne słowa podziękowania chciałem skierować w stronę wicewojewody lubelskiego, pana Roberta Gmitruczuka, który wspierał nas przy realizacji tej inwestycji, ale również dziękuję kolegom samorządowcom, wójtowi gminy Łomazy, Jerzemu Czyżewskiemu, jak również wójtowi gminy Rososz, Kazimierzowi Weremczukowi, który też bardzo przychylnie spoglądał w ten nasz pomysł tego montażu finansowego. Oczywiście podziękowania też kieruję w stronę naszych kolegów radnych powiatowych, którzy podjęli decyzję, aby w budżecie powiatu zabezpieczyć ten wkład nasz powiatowy, bo była to też spora kwota, prawie 2 200 000 złotych. I jak wiemy, jak obszerny jest powiat, jaką ma ogromną sieć dróg, jednak udało się to zrealizować i właśnie dzięki tym montażom i dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych udaje się rocznie przekazywać naszym mieszkańcom po kilkadziesiąt kilometrów, co bardzo cieszy. I oczywiście nie spoczywamy na laurach, tylko przygotowujemy się już z budżetem na rok przyszły i z kolejnymi pomysłami drogowymi. Panie Robercie, witamy na terenie powiatu bielskiego, gmina Łomazy, gmina Rososz i mieszkańcy. Samorządowcy spisali się na medal, również władze województwa. Droga 15-kilometrowa otwarta. Niech służy mieszkańcom. Tak jest, to bardzo ważny dzień w historii gminy Łomazy, gminy Rososz, ale powiedzmy sobie szczerze, ta droga jest nieco dłuższa, bo również po stronie powiatu radzyńskiego należy dodać kolejnych prawie 10 kilometrów. Jest to świetny szlak komunikacyjny, tak naprawdę łączący nie tylko Łomazy z Komarówką, ale przez Łomazy i przez Komarówkę, Białą Podlaskę z Lublinem, z Parczewem. Powiedzmy sobie szczerze, intensyfikacja ruchu na tej drodze od chwili tak naprawdę oddanie jej do użytku, takiego mniej oficjalnego jak dzisiaj, ale jest znaczne. Widzimy to nie tylko w przemieszczających się liczbach samochodów osobowych, ale tak jak przed chwileczką widzieliśmy, ciągle przejeżdżają samochody ciężarowe z różnych miejsc. Tutaj widzieliśmy akurat samochody, które jechały z przejścia granicznego. Bardzo dobra wiadomość. Powiedzmy sobie szczerze, na tą drogę ludzie czekali bardzo długo. Ta droga z Kozłów w stronę Łomaz, niewiele pewnie osób wie, że była budowana i później eksploatowana w czasie budowy kopalni włęcznej. To dziwna trasa, ale żwir, który był wydobywany w Międzyrzecu Podlaskim, taką trasą właśnie nietypową był dostarczany na początku lat 70. w czasie rozpoczęcia budowy kopalni właśnie do Łęcznej. I powiedzmy sobie troszeczkę żartobliwie, dużo ta droga
jakby można powiedzieć, dużo przeszła i te prawie 50 lat, które były eksploatowane, wymagało, żeby w końcu położyć nowy asfalt, zapewnić bezpieczeństwo, komfort dla mieszkańców, ale także ludzi, którzy tędy przejeżdżają, powiedzmy sobie szczerze, szczególnie w okresie wiosennym czy letnim. Bardzo dużo widać tutaj rowerzystów, dlatego że jest to naprawdę długi ciąg komunikacyjny i bardzo przyjazny. Malownicze tereny, oczywiście, piękne powiaty, piękny powiat bialski, piękny powiat radzyński. Chodźcie, Panie wójcie, kolejna przecinana wstęga i kolejna inwestycja drogowa na terenie gminy to ten słynny kogut na terenie gminy Łomazy. Koguty też są głośne w Kozłach, ale dzisiaj najbardziej chyba głośni są mieszkańcy, którzy cieszą się ze zrealizowanej inwestycji. Zgadza się. Po ponad 50 latach udało się przebudować drogę powiatową Łomazy-Kozły-Kolembrody. Blisko 9-kilometrowy odcinek został przebudowany za kwotę ponad 5,5 miliona złotych, z czego 50% środków pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych, z Urzędu Wojewódzkiego, dzięki tutaj dużemu wsparciu wicewojewody pana Roberta Kmitruczuka. Pozostałe 25% pochodziło z powiatu bielskiego i tutaj serdeczne podziękowania oraz wdzięczność mieszkańcy gminy wyrażają w stronę pana starosty Mariusza Filipuka, całego zarządu powiatu bielskiego oraz radnych powiatowych. Pozostałe środki pochodzą z gminy Łomazy, to jest 1,5 miliona złotych i tutaj również radni gminy Łomazy jednogłośnie zabezpieczyli te środki w budżecie gminy, aby ta inwestycja mogła zostać wykonana. 9 kilometrów, żeby nam się materiał nie rozjechał. W sumie to jest około 15 kilometrów, bo jeszcze gmina Rososz. Łącznie dzisiaj oddajemy do użytku blisko 15 kilometrów dróg na terenie gminy Łomazy oraz gminy Rososz za kwotę ponad 8,5 miliona złotych. Rzeczywiście tych 15 kilometrów udało się wykonać dzięki tej dobrej współpracy z powiatem bialskim oraz wojewodą. I to jest najważniejsze, że tak jak wspomniałem, po 50 latach ta droga będzie przede wszystkim poprawiała bezpieczeństwo oraz cieszyła mieszkańców, a na odcinku Kozły Musiejówka Rososz po ponad 40 latach będzie również cieszyła mieszkańców. Także miejmy nadzieję, że przez wiele lat będą mieszkańcy mogli korzystać z naszych gmin w sposób bezpieczny. Ta droga łączy również powiat bialski z powiatem radzyńskim. Jest rzeczywiście dość drogą uczęszczaną i cieszymy się, że się udało wykonać tę inwestycję. Kolejne plany związane z tym terenem, kolejne inwestycje drogowe gdzieś tutaj w okolicy? Chciałbym przede wszystkim podkreślić, że w minionym roku wspólnie z powiatem bialskim na terenie gminy samej Łomazy udało się przebudować i wyremontować 13 kilometrów dróg powiatowych. Są to 4 odcinki, o których już tutaj kiedyś w wywiadzie również wspominaliśmy. Są kolejne plany, przede wszystkim chcielibyśmy bardzo, aby jeden z większych odcinków został przebudowany Łomazy-Huszcza, jak następnie Bielany-Krasówka-Korczówka. To są kolejne ważne odcinki, które poprawiłyby bezpieczeństwo oraz komfort jazdy na terenie gminy Łomazy. Panie wójcie, mimo że w Kozłach to również inwestycja dotyczyła Musiejówki, drogi na Musiejówkę i to gmina Rososz i Rososz na tym skorzystał. Potwierdza się zasada, że dobrze mieć, dobrze współpracować, rozmawiać, tworzyć wspólne projekty i dobrze mieć w swojej radzie, wśród pracowników, nieskromnie powiem, takiego radnego jak Mateusz Majewski, prawda? Tak, bo gdyby nie województwo, nie wojewoda, gdyby nie powiat, ta droga by nie powstała. A zgoda na wszystkich szczeblach administracji rządowej i samorządowej doprowadziła do tego, że mamy nową drogę Rososz-Musiejówka. Po 35 latach od jej budowy bez remontu została odnowiona i teraz myślę, że bardzo dobrze się po niej jeździ. Jaki to odcinek długości? Odcinek długości ponad 4 kilometry. Myśmy w kierunku Musiejówki zaczęli prace remontowe dużo wcześniej. Od Rososza. Z tym, że odcinki remontowane były krótkie, tak mniej więcej po kilometrze. Teraz
zrobiono to już w większej skali i zakończono remont tego odcinka całego Rososz-Musiejówka. Gmina Rososz w jakiej kwocie się wsparła tą inwestycję, panie Wójcie, jeśli pamiętasz? W kwocie niecałe 800 tysięcy złotych. Dużo jak na gminę Rososz. Dużo, ale to tylko 1/4 kosztów całej inwestycji. Zgadza się. Panie Wójcie, kolejne plany, jeśli chodzi o gminę Rososz, być może w okolicach właśnie Musiejówki, po tej stronie Rososza, czy coś konkretnego? W zasadzie to w ostatnich latach Musiejówka miała kilka inwestycji, bo oprócz tej drogi to została wybudowana świetlica wiejska. Nigdy w tej miejscowości nie było świetlicy. Od kilku lat już funkcjonuje, jeszcze jest doposażana, jeszcze jest otoczenie robione, żeby ładnie to wyglądało. W każdym bądź razie te dwie inwestycje to w ostatnich latach były prowadzone w Musiejówce. Na co dzień w gminie Rososz, tam mieszkaniec, tam pracownik i radny z okręgu Rososz, Łomazy również chyba też troszeczkę. Tak, i Piszczac. Panie radny. Jeden z punktów pana ulotki wyborczej, który został zrealizowany na tą kadencję? Tak, to jeden z punktów i to jeden z głównych punktów, jakie sobie postawiłem za cel, to właśnie generalnie moja działalność jako radnego skupia się wokół infrastruktury drogowej i z tego też tytułu już drugą kadencję jestem też członkiem Komisji Infrastruktury w powiecie bialskim. I tak, to jest jeden z głównych punktów mojej ulotki, czy moich założeń ogólnie na tą kadencję. Dziecko się urodziło, droga powstała, drogę oddano, pojawiło się dużo matek tego pomysłu. Jak naprawdę z tym było? Pewnie było tak, jak wszyscy mówili po trochu. Jak to się mówi, sukces ma wielu ojców. Ja bym żadnemu z tych ojców tam nie ujmował, bo pewnie 5 lat temu niektórzy rozmawiali z wojewodą, gdzieś wojewoda podjął ten temat w stosownym czasie, jak uznał i stwierdził, że jest największa ku temu szansa. I myśmy też, uważam, stanęli na wysokości zadania, bo w porę zareagowaliśmy odpowiednio, zarówno starosta, zarówno koledzy wójtowie Kazimierz i Jurek. I ja też, myślę, swój mały kamyczek do tego wszystkiego włożyłem, bo jak pan redaktor słyszał, zarówno starosta, jak i pan wojewoda dostrzegli te moje działania, i które przyniosły efekt wymierny w postaci sporego kawałka drogi wyremontowanej między Kozłami a Rososzem, bo to jest ponad 4,5 km, który zaproponowałem właśnie, żeby włączyć do tego projektu przebudowy drogi Łomazy, Kozły, Kolembrody. Patrzę na mapę siatki komunikacyjnej gminy Rososz i tak naprawdę chyba już kwita. Czy są kolejne pomysły do realizacji? Pomysłów jest trochę. Dróg mamy jeszcze troszkę do zrobienia. Troszkę mamy do zrobienia. Chodzą mi po głowie takie dwa odcinki. Dwa około 3,5-kilometrowe odcinki. I kolejna sprawa, która ma na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, to chodniki. Bo wiadomo, pierwsza sprawa to jest asfalt, bezpieczeństwo, poruszanie się pojazdów, rowerzystów i tak dalej. Natomiast kolejna sprawa to są chodniki, która też gdzieś tam głęboko w głowie się tli i myślę, że to się rozpali, ten pomysł. Jest jeszcze kawałek kadencji, może coś uda się zrobić? Myślę, że na pewno. Dziękuję za takie uznanie i wiarę, która też mi dodaje pewności siebie do działania, także dzięki.
Thank you.